marcu 2014 roku policjanci znaleźli w lesie przy ulicy Jaskółskiej w Zabrzu zwłoki 45-letniego Eryka O. Ciało było zakopane pod cienką warstwą ziemi, a ta została przykryta liśćmi. Informacje na ten temat przekazał bezdomny, który usłyszał od innego bezdomnego o popełnionej w tamtym miejscu zbrodni. Udali się tam funkcjonariusze spod oddziału prewencji w Katowicach. Pod 40-centymetrową warstwą ziemi znaleziono zakopane zwłoki mężczyzny w średnim wieku, bezdomnego, który od jakiegoś czasu koczował w tamtym miejscu wraz z innymi mężczyznami nie posiadającymi stałego miejsca zamieszkania. Na jego głowie były obrażenia, które wskazywały na to, że do śmierci przyczyniły się osoby trzecie. Dokładną przyczynę zgonu miała wyjawić sekcja zwłok. Należało ustalić osoby, które koczowały w miejscu zakopania zwłok razem z zamordowanym mężczyzną. Świadek, który poinformował śledczych, wskazał, że informację otrzymał od innego bezdomnego, 38-letniego Daniela T. Tym samym śledczy szybko do niego dotarli, a także do jego 10 lat młodszego kolegi, Grzegorza Musiatowicza. Ci dwaj od jakiegoś czasu wspólnie koczowali w lasach. Mężczyźni zostali zatrzymani w celu złożenia wyjaśnień. Ich zeznania, a także zeznania świadka oraz ślady na ciele Denata wskazywały, że byli oni sprawcami zabójstwa. Wszystko wskazywało na to, że wiodącą rolę odgrywać miał 28-letni Grzegorz Musiatowicz. Mężczyzna 12 lat wcześniej trafił do więzienia za zabójstwo, ale o tym później. Już po zatrzymaniu w 2014 roku, w trakcie odsiadki, mężczyzna miał pochwalić się jednemu ze współosadzonych, że policja przegapiła drugie ciało, które leżało kilkadziesiąt metrów od ciała Eryka. Jego zdaniem, razem z Danielem, pozbawili oni życia jeszcze jednego mężczyznę i jego również zakopali w lesie przy ulicy Jaskółczej. Współosadzony zdecydował się przekazać te informacje służbie więziennej, a ta przekazała je dalej. Prokuratura nie mogła zignorować takiego donosu. Zdecydowano się jeszcze raz przeszukać teren lasu. I faktycznie, okazało się, że ciało Eryka nie było jedynym zakopanym w tym lesie. Do poszukiwań wykorzystano psa przeznaczonego do szukania zwłok. Te działania przyniosły efekt. Kilkadziesiąt metrów od poprzedniego znaleziska natrafiono na kolejne ciało. Udało się ustalić, że należało do 52-letniego Mirosława N. On również był bezdomnym, który koczował w tamtym rejonie od jakiegoś czasu. Od 2 miesięcy nie było wiadomo, gdzie się podziewał. Teraz już wiadomo. Już po odnalezieniu drugiego ciała Daniel T. napisał list do Grzegorza Musiatowicza. Najwidoczniej nie zdawał sobie sprawy, że służba więzienna sprawdza tego typu korespondencję. Napisał w liście, że obawia się, że policjanci odkryją kolejne zakopane zwłoki w lesie przy ulicy Jaskółczej. Sam Grzegorz, zapytany o ten list, stanowczo wypierał się, by miało leżeć tam jeszcze jakieś inne ciało. Mimo wszystko zdecydowano się przeszukać las raz jeszcze. Jednak poszukiwania nie przyniosły żadnego efektu. Nie było już żadnego innego ciała. Musiatowicz zaczął jednak opowiadać przesłuchującym go śledczym historie, które wskazywały na to, że dopuścił się większej liczby zbrodni. Twierdził, że w roku 2008 wykonał 2 zabójstwa na zlecenie. Miało to mieć miejsce w Krakowie. Został zabrany nawet w miejsce, gdzie miał zakopać swoje ofiary. Śledczy jednak niczego tam nie znaleźli. Nie odnotowano też w owym czasie, by doszło do zaginięć odpowiadających sylwetkom rzekomo zamordowanych mężczyzn. Prawdopodobnie była to historyjka wymyślona przez Grzegorza, który nie miał już niczego do stracenia, a w ten sposób czuł, że ma kontrolę nad przebiegiem śledztwa. Wskazując kolejne miejsce, mógł sobie pozwolić na darmową przejażdżkę. Przedstawię wam teraz sylwetkę tego mężczyzny. Grzegorz Musiatowicz przyszedł na świat w roku 1986. Pochodził z niepatologicznej rodziny. W domu nie nadużywało się alkoholu. Sam Grzegorz był jednak problematycznym dzieckiem. Nie po drodze było mu z nauką. Opuszczał zajęcia lekcyjne. Sam zaczynał sięgać po alkohol, będąc jeszcze w podstawówce. W wieku 15 lat uciekł z domu rodzinnego. Włóczył się wówczas po dworcach, gdzie najczęściej nocował. Na dworcu PKP w Katowicach poznał pewnego dnia Tadeusza O., 52-letniego mężczyznę. Był on homoseksualistą. Przez jakiś czas mężczyźni utrzymywali kontakty. 15-letni Grzegorz wydawał mu się być atrakcyjny. Po jakimś czasie Tadeusz zaproponował mu dach nad głową, na co Musiatowicz z przyjemnością przystał. Ich układ był jasny. W zamian za towarzystwo mężczyzna płacił Grzegorzowi pieniądze, a także pozwalał mieszkać w jego domu. Wszyscy byli z tego układu zadowoleni, jednak tylko do czasu. Nastolatek spędził w mieszkaniu 52-latka kilka miesięcy. Tadeusz nie był majętny. Z tego względu szybko okazało się, że z czasem zaczęło brakować mu pieniędzy. Grzegorz, przyzwyczajony do stałego źródła finansowania, nie miał zamiaru z tego rezygnować. Co więcej, żądał większych pieniędzy, ponieważ i jego potrzeby wzrastały. Mężczyzna nie miał zamiaru płacić jeszcze więcej. Uważał, że i tak dawał mu już dużo. Gdy Tadeusz w pewnym momencie powiedział, że nie ma czym mu zapłacić, zaczęło dochodzić między nimi do spięć. Według Musiatowicza mężczyzna miał względem niego dług, który musiał spłacić. Tamten nie miał z czego mu zapłacić. W roku 2002 w trakcie jednej z kłótni o pieniądze Grzegorz wpadł w szał. Rzucił się na Tadeusza i zaczął go dusić. W trakcie szarpaniny chwycił w dłoń młotek. Bez większego zastanowienia zaczął zadawać nim ciosy. Kilkunastokrotnie uderzył w głowę mężczyzny, powodując utratę przytomności. Gdy tamten nie dawał znaków życia, oprawca poszedł o krok dalej. Zdecydował się podłożyć ogień w mieszkaniu i uciekł. Ktoś z sąsiadów zawiadomił straż pożarną. Ta przybyła na miejsce niezwłocznie. Udało się ugasić pożar. Na miejscu znaleziono Tadeusza, który nadal żył, ale jego stan był krytyczny. Natychmiastowo został przewieziony do szpitala. Niestety nie udało się go uratować. Jeszcze tego samego dnia zmarł. Przesłuchano sąsiadów. Ci wskazali, że w ostatnim czasie razem z Tadeuszem mieszkał nastolatek, którego tamten przygarnął pod swój dach. Śledczym udało się ustalić, że za zabójstwem stał 16-letni wówczas Grzegorz Musiatowicz. Został on zatrzymany. Jako nieletni za tę potworną zbrodnię usłyszał jedynie wyrok 6 lat pozbawienia wolności. Początkowo karę odsiadywał w poprawczaku, a potem został przeniesiony do więzienia. Przylgnęła do niego ksywa Młody. Po odsiedzeniu wyroku znów był wolnym człowiekiem. Czy też 6 lat za kratami spowodowało, że zrozumiał swoje zachowanie i zmieni swoje postępowanie? Wychodząc miał zaledwie 22 lata, zatem i całe życie przed sobą. Nie miał co ze sobą zrobić. Postanowił wrócić do domu rodziców, z którego uciekł jeszcze jako 15-latek. Wydawało się, że teraz zacznie życie od nowa. Jednak resocjalizacja w jego przypadku nie przyniosła pożądanych efektów. Można odnieść wrażenie, że był jeszcze bardziej zafascynowany przestępczą ścieżką życia niż przed trafieniem za kraty. Tam nasłuchał się opowieści bardziej doświadczonych kolegów i czuł, że czeka go jeszcze wiele ciekawych przygód. Jakiś czas po wyjściu na wolność Musiatowicz zdecydował się obrabować osiedlowy sklep. Nie był to przypadkowy napad pod wpływem chwili. Mężczyzna go wcześniej przemyślał. Zaatakował około godziny 9, gdy wiedział, że sprzedawczyni oczekiwała na nadejście dostawy jak co dzień. Wydedukował, że w związku z tym w kasie powinno znajdować się sporo gotówki. Wszedł do sklepu z nożem w dłoni. Sterroryzował ekspedientkę, przykładając jej ostrze do szyi. Nim jednak zdążył zabrać pieniądze z kasy, do sklepu wszedł klient. To spłoszyło napastnika. Na szczęście nikomu nie stała się krzywda. Mężczyzna bywał w tym sklepie wcześniej, zatem sprzedawczyni kojarzyła go z widzenia. Nie znała go jednak z nazwiska. Tym samym bezpośrednio po ataku Musiatowicz nie poniósł żadnej konsekwencji. Wiedział jednak, że nie może pojawić się w sklepie nigdy więcej, ponieważ na pewno zostanie rozpoznany, a wtedy może zostać schwytany. Kilka lat później wyznał, że gdyby w sklepie nie pojawił się klient, a kobieta nie chciałaby mu nadal wydać pieniędzy, to bez wahania podciąłby jej gardło. Po tym napadzie poczuł, że w ten sposób łatwo będzie mógł zdobywać pieniądze na życie. Zaczął dokonywać kolejnych napadów. Raz używał noża, a innym razem wiatrówki. Cały czas pozostawał bezkarny, więc nie widział powodów, by rezygnować z tego trybu życia. Zdecydował się nawet pójść o krok dalej i zdobyć większą kwotę niż w dotychczasowych skokach. Tym razem jego ofiarą miała zostać naprawdę gruba ryba. Podstępem został wpuszczony do mieszkania bogatego biznesmena z Zabrza. Ten sam wpuścił go do domu. Gdy Grzegorz znalazł się w środku, zaatakował mężczyznę. Pobił go i sterroryzował bronią. Dopiero po dłuższym czasie, gdy napastnik przyłożył mu nóż do gardła, mężczyzna wyjawił, gdzie znajdowały się pieniądze. Tym samym Musiatowicz zdobył 90 000 złotych. To kwota znacznie przewyższająca jego dotychczasowe łupy. Z jakichś powodów okradziony mężczyzna nie zgłosił na policję tej napaści. Być może pieniądze, które stracił, nie pochodziły z legalnego źródła, a może miał całkiem inny powód. Napadów było jednak więcej. Najczęściej napadane były sklepy. Tamte napady były zgłaszane. Tym samym Grzegorz Musiatowicz trafił za kraty za napad na sklep, w trakcie którego steroryzował nożem ekspedientkę. Za to otrzymał wyrok 3 lat pozbawienia wolności. Oczywiście, mimo recydywy, wyszedł jednak 8 miesięcy przed upłynięciem kary. Rodzina zdecydowała się odsunąć od Grzegorza. Nic nie wskazywało na to, by kolejna odsiadka miała spowodować zmianę jego postępowania. Tym samym mężczyzna wstąpił w środowisko bezdomnych koczujących w lasach. Tak jego losy skrzyżowały się z Danielem, Erykiem i Mirkiem. Spędzali dnie sprzedając złom, zarabiając za to marne pieniądze. Co zarobili, przeznaczali na alkohol, najczęściej z najniższej półki, ale to wystarczało, by się upić. Podczas jednej z libacji alkoholowych, w której nie brał udziału Grzegorz, pijany Daniel wpadł w ognisko i zaczął się palić. Był nieprzytomny i nie był w stanie sam wyjść z ognia. Koledzy byli również pijani i nie zareagowali natychmiastowo. Zanim wyciągnęli jego nogi z płomieni, ogień zdążył poczynić spustoszenie. Wynikiem tego zajścia była konieczność amputacji palców u stóp. Daniel potem poskarżył się Grzegorzowi, że koledzy nie zareagowali jak należy. Grzegorz miał do nich żal o tę sytuację. Wówczas zdecydował się, że w ramach zemsty on pozbawi ich życia. Podczas jednej ze schadzek w lesie w styczniu 2014 roku Musiatowicz postanowił zrealizować swój plan. Poczekał, aż kompani będą już mocno pijani. Eryk jako pierwszy dał tego wieczoru za wygraną i poszedł spać. Wówczas Grzegorz zaczął wypytywać Mirosława, czemu ten nie pomógł Danielowi, gdy ten leżał w ognisku. Twierdził on, że był pijany i źle zinterpretował tamtą sytuację. Sądził, że to były żarty. Gdy się zorientował, stóp mężczyzny nie można było już uratować. Taka odpowiedź nie pomogła mu ocalić życia. Musiatowicz zaatakował go kilkakrotnie, uderzając go siekierą, tym samym zabijając go. Potem razem z Danielem zakopali go w płytkim dole, przysypując go cienką warstwą ziemi. Grzegorz zdecydował, że Eryka dopadnie innego dnia. Nie przewidział, że tamten zostanie aresztowany. Został zatrzymany przez policję za jakąś drobną kradzież. 2 miesiące spędził w areszcie, uniemożliwiając Musiatowiczowi zemstę. Ale co się odwlecze, to nie uciecze. W międzyczasie Grzegorz i Daniel działali dalej. Potrzebowali pieniędzy na przeżycie. Myśleli też o wyjeździe za granicę, w razie gdyby sprawa zabójstwa wyszła na jaw. Młodszy z mężczyzn wpadł na pomysł, by zorganizować napad na sklep spożywczy. Tym samym sterroryzowali ekspedientkę przy użyciu broni i zrabowali 600 zł, które miała akurat w kasie. W marcu Eryk wyszedł z aresztu i wrócił na stare śmieci. Tam czekał na niego Grzegorz i Daniel. Mężczyzna nie miał pojęcia, że ci dwaj zamordowali jego kolegę. Początkowo nie dali po sobie poznać, że mają względem niego jakieś plany. Jak co dzień wybrali się w poszukiwaniu złomu, który potem będą mogli sprzedać, by wieczorem było za co się napić. W ciągu dnia rozdzielili się, a Eryk wrócił na ich koczowisko bez wózka dziecięcego, w którym na co dzień przewozili złom. Doszło między nimi do kłótni i szarpaniny z tego powodu. Grzegorz zauważył, że mężczyzna był mocno pijany. Postanowił poczekać na moment, gdy tamten pójdzie spać i wtedy zrealizuje plan zemsty, którego pomimo upływu czasu nie zaniechał. Gdy zaczął zasypiać, dosięgły go ciosy z ręki Grzegorza, a dokładniej z topora, który dzierżył w dłoni. Skończył on tak samo jak Mirosław 2 miesiące wcześniej. Po wszystkim zakopali go. Wykopali dół kilkadziesiąt metrów od tego, w którym leżała ich pierwsza ofiara. Pewnie nigdy nie wyszłoby na jaw, że Grzegorz Musiatowicz zabił 2 bezdomnych. Najpewniej nikt by ich nigdy nie szukał i minęłoby wiele lat, zanim ktokolwiek natrafiłby na ich ciała w lesie. Jednak Daniel nie potrafił dochować tajemnicy. Wygadał się innym bezdomnym. Opowiadał, czego się dopuścili razem z Grześkiem. Ten był zły na Daniela, że rozpowiada na prawo i lewo o tym, czego się dopuścili. Daniel jednak mówił, że może im ufać i na pewno go nie zdradzą. Jeden z nich zdecydował się jednak poinformować o wszystkim policję i wtedy zdecydowano się dokonać przeszukania na terenie lasu przy ulicy Jaskółczej w Zabrzu. Później jeden z bezdomnych występował w roli świadka na procesie w sprawie zabójstwa Mirosława i Eryka. Po zatrzymaniu Musiatowicz początkowo twierdził, że to Daniel był zabójcą, a on tylko mu towarzyszył. Szybko jednak zmienił zdanie i przyznał, że to on odgrywał pierwszoplanową rolę w zbrodniach, a starszy kolega wykonywał jego polecenia. Grzegorz Musiatowicz został przebadany przez psychiatrów. Ci określili, że ma on osobowość psychopatyczną. Nie wpływało to jednak na możliwość kierowania własnymi czynami. Był poczytalny w trakcie dokonywania zbrodni i mógł za nie odpowiadać. Z jakichś powodów uznano, że Daniel miał ograniczoną poczytalność. Sąd Okręgowy w Gliwicach w październiku 2015 roku skazał Grzegorza Musiatowicza na wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. O zwolnienie warunkowe będzie mógł się ubiegać nie wcześniej niż po 40 latach odsiadki. Będzie miał wówczas 68 lat. Daniel usłyszał wyrok 15 lat pozbawienia wolności. O przedterminowe zwolnienie będzie mógł się ubiegać dopiero po 14 latach odsiadki. Sąd wziął pod uwagę, że nie zadawał on śmiertelnych ciosów, a tak naprawdę był pod wpływem kolegi. Określono, że jego rola ograniczała się do współudziału i do zacierania śladów zbrodni. Nie bez znaczenia był fakt, że miał on w znacznym stopniu ograniczoną poczytalność. Niestety próżno szukać jakichkolwiek informacji, co oznaczać miała ograniczona poczytalność w jego przypadku. Grzegorz Musiatowicz udzielił wywiadu w programie Dożywotniacy. To mężczyzna, dla którego zabicie człowieka nie jest żadnym wyzwaniem. Życie ludzkie nie przedstawia dla niego żadnej wartości. Jak sam powiedział w programie, dla niego zabić to jak splunąć. Z tego względu jest on zaliczany do więźniów szczególnie niebezpiecznych, stanowiących zagrożenie dla współosadzonych. Zapytany o to, co zrobiłby z mężczyzną, który zeznawał przeciw niemu w sądzie, przyznał bez ogródek, że na pewno by go zabił. Najpierw jednak zabiłby jego matkę, by tamten jeszcze bardziej cierpiał. Musiatowicz odsiaduje wyrok w Strzelcach Opolskich. Grzegorz jest typowym przykładem psychopaty i w jego przypadku nie ma mowy o tym, by kiedykolwiek się zresocjalizował.